Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym mija 14. rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Wśród ofiar katastrofy byli posłowie szóstej kadencji. Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Izabela Jaruga-Nowacka, Sebastian Karpiniuk, Aleksandra Natalii Świat, Maciej Płażyński, Krzysztof Putra, Arkadiusz Rybicki, Jerzy Szmajdziński, Jolanta Szymanek-Deresz, Zbigniew Wasserman, Wiesław Woda i Edward Wojtas, a także senatorowie siódmej kadencji Krystyna Bochenek, Janina Fetlińska i Stanisław Zając. Bardzo Państwa proszę o to, abyśmy dłuższą chwilą ciszy uczcili pamięć wszystkich tych, którzy stracili tego dnia przed 14 laty życie, a chcieli swoją służbą, swoim życiem i postępowaniem służyć naszej ojczyźnie. Tak, Lech Kaczyński i pani Maria Kaczyńska również zginęli w tej katastrofie, o czym wspominaliśmy. Drodzy Państwo, w obliczu majestatu śmierci wszystkich ofiar katastrofy, które czciliśmy dziś na cmentarzu powązkowskim, przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej, czciliśmy niezależnie od ich przynależności partyjnej, od zajmowanego stanowiska, od poglądów, które z nimi dzieliliśmy lub nie, zasługują na nasz szacunek. Dlatego raz jeszcze proszę Państwa o uszanowanie ich minutą ciszy. Panie pośle, minutą ciszy. Światłość wiekuistanie, chaj im świeci. Światłość wiekuistanie, chaj im świeci. Amen. Wysoka Izbo, w dniu 15 marca zmarł Marian Król, poseł na Sejm drugiej kadencji, ludowiec, społecznik, działacz gospodarczy. W dniu 27 marca zmarł Rajmund Miller, poseł na Sejm 7, 8, 9 i 10 kadencji, lekarz i samorządowiec. W dniu 4 kwietnia zmarł Miron Sycz, poseł na Sejm 6 i 7 kadencji, nauczyciel, samorządowiec, działacz Związku Ukraińców w Polsce. Proszę, abyśmy uczcili ich pamięć chwilą ciszy. Wysoka Izbo, 1 kwietnia tego roku podczas niesienia pomocy ofiarom konfliktu w Strefie Gazy zginął polski wolontariusz Damian Sobul. Człowiek, który całe swoje życie poświęcił niesieniu pomocy innym, ofiarom konfliktów zbrojnych, ofiarom klęski migracyjnej, klęski głodu w tylu zakątkach świata. To, co robił pan Damian Sobul, bez wątpienia było najlepszym z możliwych reprezentowaniem tego, czym jest Rzeczpospolita. Solidarności, współczucia, otwartości na cierpienie innych. Bardzo proszę, żebyśmy uczcili pamięć pana Damiana Sobula chwilą ciszy. Amen. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, jak Państwu z całą pewnością wiadomo, powtórzę raz jeszcze,
Czciliśmy dzisiaj pamięć wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. W wielu miejscach Warszawy, w wielu miejscach, w których ta pamięć jest czczona. Proszę mi pozwolić wyrazić swoją opinię, że agresja, obelgi, krzyki w takim właśnie momencie nie są czymś, co jest właściwym zachowaniem, jeśli chce się uczcić pamięć tych, którzy odeszli, a w parlamencie w szczególny sposób, na co zwracam Państwa uwagę, czcimy pamięć parlamentarzystów, którzy wtedy zginęli.